Natalia, witam Cię w wywiadzie przed nowym sezonem 2022-2023, gdzie właśnie będziecie grali Widzemistrzyń oraz bronić tytuł mistrzowski. Ale ja może najpierw zacznę od tematu Twojej kontuzji, którą odniosłaś się na meczu z Francją. Jak Ty do niego właśnie dochodziłaś po tej kontuzji? No uważam, że każda kontuzja, każdy uraz wymaga poświęcenia, jak i czasu. Ja zaakceptowałam tą sytuację, dałam sobie ten czas na proces rehabilitacji i duże wsparcie miałam też od rodziny, przyjaciół, jak i drużyny całej. Jakie Cię trudności właśnie spotkały podczas tej kontuzji? Myślę, że no przywracające się właśnie kontuzje, że to było tak, że wyleczyłam i jednak gdzieś to powracało, gdzieś to tam dalej mi dospierało i to było to właśnie tak, że cały czas musiałam pracować nad tym, nie? I no wiadomo, musiałam znaleźć, pogodzić cały czas szkołę czy właśnie treningi, żeby znaleźć ten czas na rehabilitację i przyłożyć się do tego profesjonalnie. Trudno jest właśnie wrócić po takiej kontuzji, jaką ty miałaś? Tak, myślę, uważam, że tak, bo jakby no sportowcy myślą inaczej, myślą o tym, żeby grać. Oni chcą cały czas grać i jeśli są wykluczeni, to nie jest to łatwy proces dla nich, bo są głodni grania, chcą pomagać na boisku, jest mecz, a jednak są, siedzą na ławce, nie mogą nic zrobić. Mogą tylko wspierać mentalnie drużynę, ale jednak to nie jest to samo jak gra na boisku, nie? Właśnie z reprezentacją do lat 17 rozgrywaliście naprawdę dobre mecze. No i najpierw wygrana właśnie z Chorwatkami wynikiem 5-0, no i później niestety te dwie porażki, 1-0 z Anglią, no i trochę wstydliwa chyba porażka właśnie z drużyną francuską. Może jaki mieliście w ogóle plan, żeby wygrać te dwa pozostałe spotkania? No my do wszystkich tych trzech spotkań chciałyśmy podejść z pełnym zaangażowaniem. Chciałyśmy tak naprawdę realizować założenia trenerskie. Właśnie, a jakie były te założenia? Jak chcieliście zaskoczyć właśnie francuski, które jednak były od was przed meczem? Wiadomo było, że to one są faworytkami tego meczu. No, myślę, że no odstawałyśmy od nich właśnie też fizycznie, jak i wytrzymałościowo, więc musiałyśmy bardziej podejść do tego taktycznie, moim zdaniem. Zapytam się również o aspekt motoryczny tego meczu z Francją, no bo widziałem dosyć dużą przewagę. Jak myślisz, z czego to wynika? No bo jednak te francuski mają takiego kopa, że tak powiem, i też dosyć szybciej biegają. Jak myślisz, z czego to wynika ta różnica pomiędzy tymi dwiema reprezentacjami? Myślę, że to wynika z przygotowania motorycznego. Wydaje mi się, że Polska nie jest na tyle rozwinięta, aby dotrzeć do takiego poziomu, jak mają to inne kraje. Przed Tobą również spotkania kadry U19 już w kategorii wyższej. Właśnie zmierzycie się tam z reprezentacją Francji, Irlandii oraz Irlandii Północnej. Jak zapatrujesz się właśnie na te spotkania? Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, bo nie znamy dokładnej listy zawodniczek, kto pojedzie na te spotkania. Póki co stara się systematycznie pracować i trenować z drużyną. Ten turniej właśnie odbywać się będzie na polskiej ziemi. To chyba Wam pomoże, no bo właśnie te dwa turnieje eliminacyjne w poprzedniej kadrze U17 też Bydgoszcz, właśnie Kraków, Niepołomice, te miasta gościły tę pierwszą oraz drugą rundę eliminacji kadry U17. No ja zawsze powtarzam, że kibice to są jak 12 zawodnik na boisku i ich wsparcie nas mobilizuje. Przejdźmy już do tematu Twoich rozgrywek klubowych, gdzie w poprzednim sezonie właśnie zdobyłaś Mistrzostwo Polski. No nie odegrałaś zbytnio dużej roli, ale co to dla Ciebie znaczy w ogóle zdobycie Mistrzostwa Polski seniorek? No ja czuję się zaszczycona, że mogę być w takiej grupie i trenować z tak utalentowanymi dziewczynami i przy tym wszystkim się rozwijać tak naprawdę. Jaką drogę właśnie przeszłaś przez te 10 lat, bo równo 10 lat grałaś w piłkę i po 10 latach przez różne kluby się właśnie przechodziłaś i doszłaś do tego Mistrzostwa Polski z SMS-em Łódź? Myślę, że jak u każdego sportowca poświęcenie to podstawa. Nie ma poświęcenia, to nie ma sukcesów. Drugi aspekt bardzo ważny to wiara. Wiara w siebie i wiara w to, że możemy osiągnąć to, co chcemy, jeśli tylko naprawdę tego pragniemy. Zdobyłaś również mistrzostwo w innej kategorii do lat 17. Właśnie mówię, że trochę o tym opowiedz, bo tam byłaś jedną z kluczowych zawodniczek właśnie tego zespołu, no bo musimy Cię pochwalić, że tam grałaś główną rolę tego zespołu. Dziękuję, to bardzo miłe. Ale no, wydaje mi się, że było to na pewno spełnienie marzeń każdej z nas i dałyśmy z siebie tak naprawdę wszystko. Najbardziej mnie urzekło to, że zawsze w każdym meczu grałyśmy do samego końca, a nawet potrafiłyśmy wyjść, kiedy przegrywałyśmy, potrafiłyśmy jeszcze podnieść wynik na wygraną i zrobić przewagę. Po prostu to było takie
spełnienie właśnie takiego swojego marzenia, takiej wynagrodzenie za tą ciężką pracę, którą wkładałyśmy w treningi, w mecze i w to wszystko. Ten mecz finałowy, to tam pokazałeś wielki charakter, no bo mimo tej właśnie kontuzji, no to zagrałaś bardzo dobre spotkanie i też mimo tego chyba wielkiego bólu na tym spotkaniu w Ząbkach. Tak, tak, to prawda. Ja jestem taką osobą, takim charakterem, że jeśli czegoś nie zrobię jeszcze na boisku, to i tak muszę dokończyć i zostać, żeby się udało, żeby coś w końcu od siebie dać. Mimo że nie strzeliłam bramki, to asystowałam i z tego się bardzo cieszę. Właśnie, nie strzeliłaś bramki, no i ta skuteczność, to chyba u ciebie minusy. Co według ciebie jest właśnie do poprawy? No myślę, że właśnie tak jak mówisz, ta skuteczność na pewno do poprawy. No tak jak każdy sportowiec, zawodnik, myślę, że ma wiele aspektów do poprawy, ale u mnie to jeszcze jest na pewno do podkreślenia wydolność. Ten triumf właśnie broniliście z poprzedniego roku. Jak trudno było obronić to Mistrzostwo Polski, no bo jednak zespoły dosyć mocne. Tak, no na każdy mecz trzeba było się przygotować specjalnie, z nowym planem, z nową taktyką, z nowym podejściem, z czystą głową. No ale całe szczęście się udało. Jeśli przejdziemy jeszcze do Mistrzostwa Polski seniorek, były właśnie wzloty, upadki, porażki i zwycięstwa. Ostatecznie wywalczyliście sobie to mistrzostwo w spotkaniu w Krakowie z AZS-em UJ Kraków wygranym wynikiem 2-1. Jak pamiętasz ten mecz i całą drogę po Mistrzostwo Polski? No tak jak mówiłeś, ja odegrałam małą rolę w Ekstralidze, ale pamiętam mecz właśnie z Krakowem i przed emocje, więc to były naprawdę dużo stresu, dużo spięcia, dużo pracy w to. Chcieliśmy to zrobić właśnie profesjonalnie, podejść do tego z takim założeniem, że potrafimy grać, potrafimy wygrywać i po prostu no, nie było innej opcji niż wygrano, nie? Może jeszcze powiemy trochę o twoim właśnie debiucie. Mecz z GKS-em Katowice, zadebiutowałeś dosyć późno w tych rozgrywkach, ale no też debiut udany, myślę, po twojej stronie. No, czy udany. No, fajnie, że trener dał mi szansę zagrać. Myślę, że teraz po czasie no, mogłam zagrać lepiej. No, nie wykorzystałam sytuacji tak naprawdę sam na sam z bramkarką, ale to było, minęło i tym nie żyjemy. Teraz są kolejne mecze, przygotowania do Ligi Mistrzyń i trzeba się na tym skupić. Właśnie 18-21 sierpnia spotkania eliminacyjne Ligi Mistrzyń RSC Anderlecht, Hub Skopje oraz Ginter Uniwersytet. Właśnie jak zapatrujesz się na te spotkania eliminacyjne? No uważam, że SMS niejednokrotnie już pokazał, że umie grać, że umie wygrywać. Każda jest mocnym ogniwem w tym zespole i no myślę, że będziemy chciały dać siebie jak najwięcej, tak samo ja od siebie, żeby to jakoś wyglądało. Czy to będzie właśnie dla ciebie największe takie, powiedziałbym, marzenie zagrać w Lidze Mistrzyń, jeśli tam zagrasz? Tak, tak. Myślę, że to na pewno zaliczę do tych spełnień marzeń, na które bardzo czekałam. Właśnie turniej rozegracie na stadionie LKS-u w Łodzi. Myślisz, że ta publiczność może wam pomóc, bo jednak nieraz już na przykład na finale Pucharu Polski, wtedy ty jeszcze nie grałaś, ale ta publiczność dosyć mocno pomagała drużynie. Tak, no my bardzo się cieszymy, że gramy u siebie i mam nadzieję, że trybuny będą zapełnione i będzie tylko słychać doping tak naprawdę. Może już tak powoli kończąc ten wywiad, czuć już świeżość właśnie po tym obozie już kończącym się przed rozgrywkami ligowymi, bo już niedługo, 14 sierpnia, pierwszy mecz. Tak, no my tak naprawdę już nie możemy się doczekać tylko rozgrywek ligowych, tak samo jak gramy sparingi, gramy je tak jak każdy mecz na 100% i liga tylko pokaże tak naprawdę. Właśnie, 14 sierpnia, pierwszy mecz Apolotus Gdańsk na stadionie ŁKS-u w Łodzi. Jak zapatrujesz się na to spotkanie? No chciałabym rozegrać ten mecz jak najlepiej, ale też chciałybyśmy wygrać ten mecz i po prostu pokazać, że od pierwszego meczu ligowego zasługujemy na mistrzostwo. To dziękuję ci bardzo i życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo.